O Don't Starve New Home na moim kanale było ostatnio dość cicho, głównie przez szczątkowe informacje, jakie otrzymywaliśmy o nowej edycji Don't Starve na telefony. Postanowiłem zaczekać na większą ilość informacji i zrobić zbiórczy film. Oto i on i nowości w świecie New Home. Pierwsze pytanie, jakie zawsze pada w tej kwestii, to kiedy New Home? Na widocznym na ekranie twicie twórcy zapewniają, że czas oczekiwania wydłuża się, gdyż chcą dopracować grę i co najważniejsze, mają zamiar wypuścić ją w 2021 roku. Pamiętajcie jednak, że może ulec to zmianie. Pojawiają się również pytania o stare, jak i nowe postacie oraz lore. Co do lore, nie jesteśmy nadal pewni, czy gra będzie kanoniczna, jednak na pewno będzie miała w sobie trochę historii. Twórcy New Home mają zamiar wprowadzić wszystkie nowe postacie, niektóre z nich takie jak Walter będą wprowadzone w późniejszych aktualizacjach. Dodatkowo w grze będziemy mogli w pełni edytować wygląd naszych postaci, co trochę gryzie się z ideą wprowadzania starych, jednak może być całkiem fajną opcją do tworzenia własnych postaci w świecie Constant. Spore możliwości edycji dotkną również świata. W grze ma znajdować się naprawdę wiele struktur, które gracz może umieścić na mapie. Wiele z nich widoczne jest na obecnie wyświetlanym filmiku. Można zauważyć sporą inspirację Hamletem i jego miasteczkami. Szczególnie mocno widać to na kolejnym filmiku, na którym znajdujemy się w miastce Miaumenów. Tak, to oficjalna nazwa humanoidalnych kociszopów. Prawdopodobnie w tych miastach będziemy otrzymywać różnego rodzaju questy od wspomnianych Miaumenów. Od dawna już wiadomo, że w grze pojawią się pety oraz struktury z nimi związane. Okazuje się również, że pety w New Home będą miały własne perki, jak na przykład świecenie. Trochę brakuje mi takich perków dla wszystkich petów together. Najciekawsze na koniec, czyli przygoda. W grze pojawi się masa nowych broni o różnych dodatkowych umiejętnościach. Elektryczne pole, lecząca różdżka z Forge, zamrażająca dzida, czy coś w rodzaju napalmu oraz nalotu durianów. Wszystkie bronie wydają się mieć mechanikę podobną do Forge. Bronie te będziemy mogli wykorzystywać w różnego rodzaju dungeonach, podobnych do tych z Hamlet, jednak nieco większych. Prawdopodobnie będzie trzeba wykonywać jakąś czynność, by dostać się do poszczególnych pomieszczeń. Nowe bronie ułatwią walkę z bossami, w tym kilkoma nowymi dla świata New Home. Na filmiku widzimy Fistclopsa w wersję Dearclopsa z Winter's Fist. Przyznano nam już z wcześniejszych grafik ogromną ćmę, która rzuca w graczy gigantyczne tornada niczym Weatherpainy. To tyle informacji na dziś, jeśli zbiorą się kolejne istotne, przygotuję podobny film. Sam do końca nie jestem przekonany do tego miszmaszu wszystkich DLC, eventów i together, który odbywa się w New Home, ale na pewno dam grze szansę. Do usłyszenia.